Robert Lewandowski powrócił do Monachium. Dzisiaj będzie trenował jeszcze w niemieckim klubie. Gwiazda Południa wykłada 75 milionów euro za Matthijsa de Ligta, ale Juventus odrzuca tę ofertę. Siemano, witam Was, ja jestem Mateusz, a dziś powiemy jeszcze na temat. Między innymi o Dani Alvesie, który krytykuje FC Barcelonę. Agenci Manchester United w Katalonii walczą o transfer Frankiego de Jonga. Paris Saint-Germain pozbywa się pracowitego piłkarza. Erik ten Hag o sytuacji Cristiano Ronaldo. A piłkarze Tottenhamu po zakończonym treningu wymiotowali ze zmęczenia. Te osoby, które teraz widzicie, ostatnio zostały widzami naszego kanału. Bardzo dziękuję. A jeżeli Wy także interesujecie się piłką nożną, to koniecznie subskrybujcie nasz kanał. Na pewno tego żałować nie będziecie. Lecimy po 250 000 widzów, naprawdę niewiele brakuje i to Ty możesz w tym pomóc. A teraz zaczynajmy. Sponsorem kanału jest Betfan. Z kodem Landry600 macie freebet o wartości 60 zł i cashback 10 razy większy. Szczegóły na betfan.pl. Już dzisiaj Bayern Monachium rozpoczyna zgrupowanie przed zbliżającym się sezonem. Do stolicy Bawarii udali się piłkarze Gwiazdy Południa. Pytanie, czy tam będzie Robert Lewandowski? Zdaniem Mateusza Borka, jak najbardziej. Zresztą już zdjęcia Polaka pojawiły się w internecie. Polak zachowa się w 100% profesjonalnie i pojawi się na pierwszym treningu, co jednak nie oznacza, że transferu do FC Barcelony nie będzie. Sytuacją lewego zainteresowały się także inne kluby, ale Pini Zahavi, czyli jego agent, ma wytyczne, aby rozmawiać tylko z FC Barceloną. Jedna z ostatnich propozycji tego klubu, opiewająca na 40 milionów euro, nie została zaakceptowana przez Bayern. Kolejna oferta miała już wpłynąć. Tym razem oferowana kwota ma wynosić aż 50 milionów euro. Nie mam pojęcia, jakie jest Wasze zdanie na ten temat, ale na miejscu Bayernu bym to zaakceptował. Mateusz Borek na kanale sportowym przyznał, że transfer jest możliwy nawet w tym tygodniu. Robert Lewandowski jest nieprawdopodobnie zdeterminowany, podobnie jego agent Pini Zahavi. Oczywiście teraz pojawiają się spekulacje o ofertach z Chelsea i Paris Saint-Germain, natomiast Lewy podczas ostatniego spotkania z Pinim jednoznacznie powiedział, że jego nie interesuje tylko zmiana klubu, jego interesuje tylko i wyłącznie FC Barcelona. To jest nie tyle priorytet, co jedyny cel w głowie Lewandowskiego. Bayern Monachium stara się wyrwać jak najlepsze pieniądze za polskiego napastnika, a wyszarpaną kasę przeznaczyć na zakup piłkarza Juventusu. O atak już zadbali, sprowadzili Sadio Mane, a teraz przyszła pora na dopieszczenie linii defensywy. Tutaj pomóc ma Matthijs de Ligt. Holender od dłuższego czasu jest w obiektywie niemieckiego klubu, które planuje wydać na niego nawet 75 milionów euro, co w przypadku Bayernu jest nie lada wyjątkiem. Mimo wysokiej oferty stara dama jej nie zaakceptowała. Media podają, że chcą oni nawet o 20 milionów euro niż oferują władze niemieckiego klubu. Mówi się o kwocie 95 milionów euro. Jeżeli taki interes udałoby się zrobić, to uważam, że Juventus byłby jednym z największych wygranych tego okienka transferowego. Za Frico sprowadzili Pogbę, a 90 milionów euro za Matthijsa de Ligta, który ma jeszcze 2-letnią umowę, to naprawdę dobry deal, a nawet bardzo dobry. Tym bardziej, że w Turynie jakoś wyśmienicie się nie prezentował. Dyrektor Gwiazdy Południa Hasan Salihamidzic przyznał w rozmowie z niemieckim Bildem, że osobiście pojechał do Turynu, aby samemu prowadzić rozmowy, ale porozumienia nie osiągnął. Nic nie obiecał, a jego wypowiedź miała raczej taki negatywny wydźwięk. W takim razie być może już Bayern Monachium nie złoży kolejnej propozycji. A Waszym zdaniem 90 milionów euro za de Ligta to dobra cena? Dajcie znać na dole w komentarzu. Dani Alves to zdecydowanie piłkarz kojarzony z FC Barceloną. Spędził tam wiele lat, odnosił tam największe sukcesy. Zimą ubiegłego sezonu ponownie zawitał do Dumy Katalonii, aby klub mógł odzyskać swoje DNA, dzięki temu wniósł także świeżość, doświadczenie i znając jego charyzmę, to energię i dobrego ducha do zespołu. Pomimo tego klub nie zdecydował się na przedłużenie umowy, która wygasała 30 czerwca. Brazylijczyk bardzo zawiódł się tym faktem, co ostatecznie skomentował. Barcelona nie dba o ludzi, którzy stworzyli historię klubu. Nie wyjechałem smutny, opuściłem klub szczęśliwy, że wróciłem do Barcelony. Marzyłem przez 5 lat, aby przeżyć tę chwilę jeszcze raz. Jedynie co mi się nie spodobało, to sposób, w jaki się ze mną pożegnano. Wspieram powrót Barcelony na szczyt, ale to bardzo skomplikowane. Piłka nożna jest bardziej zrównoważona, to gra zespołowa, a co zostało pominięte w drużynie. A jaka jest Wasza opinia w tym temacie? Napiszcie pod tym filmem.
Telenowela z transferem Frankiego de Jonga trwa w najlepsze. Erik ten Hag nie zaprzestaje i próbuje z Manchester United zrobić taką holenderską kolonię. Walka o de Jonga trwa i wygląda na to, że wchodzi w decydującą fazę, bowiem dwaj agenci Manchester United udali się do Katalonii na negocjacje. Gości z Wysp przyjęli dyrektorzy Barcelony, którzy później udali się na spotkanie z trenerem FC Barcelony, czyli Xavim. Czy z tych rozmów wyniknie cokolwiek, nie wiadomo. Aczkolwiek dziennikarz Gerard Romero podaje, że niedługo cała telenowela się zakończy. Oba kluby muszą wiedzieć, na czym stoją i jeżeli przez kolejne dwa tygodnie się nie dogadają, to tego transferu prawdopodobnie nie będzie. Francuskie media zapowiadają głośny transfer, ale nie do, a z Paris Saint-Germain. Idrissa Gueye po zmianie trenera i dyrektora sportowego klubu miał odbyć poważną rozmowę, że jego czas w Paryżu po prostu dobiegł końca. Nie ma go w planach na kolejny sezon i musi szukać sobie nowego klubu. Tak brzmi oficjalna wersja podawana przez francuskie media. Być może sam piłkarz jednak także chciałby zmienić otoczenie, bowiem pod koniec każdego sezonu w Ligue 1 promowane jest LGBT. Piłkarze występują z tęczowymi elementami na swoich strojach. Idrissa w takim meczu nigdy nie zagrał, a komisja etyczna ligi zainteresowała się całą sprawą. Nakazali mu, aby w swoich mediach społecznościowych wyraził wsparcie tej inicjatywie, ale on grzecznie odmówił, tłumaczył to, że klub zatrudnił go do gry w piłkę, a nie promowania rzeczy niezgodnych z jego religią. Spekulacje w sprawie braku Cristiano Ronaldo na przedsezonowym turnieju Manchester United uciął trener Erik ten Hag. Był to w ostatnim czasie bardzo głośny temat. Agent Portugalczyka miał badać teren, aby zabrać go do klubu, który występuje w Champions League. Zdaniem holenderskiego szkoleniowca tak się jednak nie stanie, a CR7 jest i będzie zawodnikiem Manchester United w kolejnym sezonie. Nie ma go tutaj z nami, to kwestia spraw rodzinnych. Planujemy ten sezon z Ronaldo. Rozmawiałem z nim zanim pojawiła się ta kwestia. Rozmawiałem z nim i była to dobra rozmowa. A waszym zdaniem Cristiano Ronaldo pozostanie w United, czy jednak zmieni barwy klubowe? Dajcie znać na dole pod filmem. Premier League to wymagająca liga, wie o tym prawie każdy fan piłki nożnej i dlatego też trenerzy dają swoim piłkarzom popalić. Litości nie miał Antonio Conte i trener przygotowania fizycznego Gianpiero Vertone. To oni po głównym treningu kazali piłkarzom biegać. Efekt był porażający. 30-stopniowy upał i wysoka wilgotność w Korei Południowej sprawiła, że zawodnicy Tottenhamu padali ze zmęczenia. Brytyjska prasa podaje, że Harry Kane wymiotował, a Son padł na murawę. Koledzy pomagali mu wrócić do szatni, bo nie był w stanie tego zrobić o własnych siłach. Musieli pokonać 4,5 km na wysokich obrotach, czyli około 40 długości boiska. Efektów takich treningów powinniśmy się spodziewać w nadchodzącym sezonie. Wczoraj taka fotografia obiegła internet. Przedstawia ona dwóch zawodników. Jednego Polaka, jak się domyślacie, to oczywiście tego po lewej, Krzysztofa Kolanko, a drugi to Duńczyk Enosite Emente. Polak podczas tej rywalizacji na pewno nie miał łatwo. Różnica we wzroście jest naprawdę spora. Dodam jednak, że Polak ma 16 lat, a jego rywal 20. 4 lata różnicy to niby niedużo, ale w tym wieku dojrzewania warunki fizyczne sprawiają spore trudności. Na dziś to już koniec. Dziękuję wam, że oglądaliście do samego końca. Koniecznie pamiętajcie o ofercie Betfan, a jej szczegóły macie tam na dole w opisie tego filmu. Zapraszam do mnie na Twittera oraz na Instagrama. Obejrzyjcie także inne materiały, na przykład te, które w tym momencie pojawiły ci się na ekranie. Jeszcze raz dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć!